egzaminów, to pamiętamy, że obowiązkiem dyrektora szkoły jest poinformowanie wszystkich zdających o tym, jak wygląda harmonogram sesji oraz kiedy mają odbywać się ich egzaminy. W sytuacjach takich jak dzisiaj, wyjątkowych, wiemy, że skuteczną komunikacją to jest SMS oraz e-mail i 20 marca, jak publikowaliśmy wyniki sesji styczniowej, to 94% ponad zdających dostało skuteczną informację na telefon komórkowy związaną ze swoimi wynikami. System PKZ też potrafi wysłać telefony komórkowe do zdających informacje o planowanych egzaminach do zdających. W związku z tym chcielibyśmy tutaj dyrektorów szkół uczulić, żeby w danych zdającego sprawdzili, czy są poprawne podane dane ich telefonów komórkowych oraz adres e-mail. To bym poprosił panią Sylwię, żeby pokazała rejestr zdających i wyedytowała dane przykładowego zdającego. To są dane zanonimizowane, czyli fikcyjne PESEL-e i fikcyjne imiona i nazwiska. I kiedy się wejdzie w edycję zdającego, to każdy sekretariat i dyrektor szkoły na pewno widział to miejsce w systemie, upewniamy się, czy dane są takie, jak podane w deklaracji przez zdającego. W deklaracji obowiązkowo trzeba było podać albo e-mail, albo telefon, albo obie te rzeczy. Tutaj mamy wpisane 0 i fikcyjny e-mail, natomiast w praktyce pamiętamy, że trzeba podać numer telefonu, ten, który jest na deklaracji, oraz adres e-mailowy. Upewnić się także, czy rodzaj notyfikacji jest ustawiony na, sugerujemy ustawić SMS i e-mail, dzięki czemu użytkownik dostanie wiadomości kluczowe dla niego, czyli o złożonej deklaracji, o terminie egzaminu oraz o wyniku. Jeżeli chcemy, żeby zdający sam te rzeczy odkrywał w systemie, to po zapisaniu jego danych, czy tam jest funkcja zapisz na dole dostępna, czy najpierw trzeba dane zapisać, możemy wybrać się zgeneruj, żeby mu na komórkę, jeżeli nie zna swoich danych do logowania, żeby na telefon komórkowy wysłać mu dane do zalogowania się do portalu zdającego. Na stronach CKS są specjalne instrukcje przygotowane dla dyrektorów szkół, jak można masowo takie dane zdającym wysłać, czyli pociąć na przykład na karteczki albo przekazać zdalnie. No myślę, że wrócimy teraz do naszej głównej prezentacji. Przedstawimy Państwu takie funkcjonalności jak nowość, czyli łatwą zmianę terminu egzaminu już zaplanowanego w sesji, kwestie związane z adresem dostawy materiałów arkuszy egzaminacyjnych oraz osób upoważnionych do odbioru. W jaki sposób rozwiązano teraz łatwiejszy przydział egzaminatorów oraz przeglądanie ich dostępności. Doprecyzowanie planowanie egzaminów dla kwalifikacji wymagających bardzo specyficznego wyposażenia. I planowanie egzaminów dla kwalifikacji, w których zadania są jawne. Przypomnę, że w formule 2.19, czyli podstawa trójliterowa, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, część kwalifikacji jest określona, że ich zadania są jawne, no i też trzeba wiedzieć, w jaki sposób to, z czym się to je, jak się takie egzaminy planuje. Poproszę w takim wypadku panią Sylwię, żeby z menu, żeby zaplanowała nam, wybrała menu, które pozwala rozpocząć planowanie egzaminu. No niech będzie to egzamin pisemny na początek. Czyli po przejściu w egzamin na egzamin, oczywiście to zrobiłam. Przechodzimy w dodaj. Pisemny, na przykład komputerowy. Może zaczniemy od papierowego, pani Sylwia, może będzie prościej, tak? Przypomnę, że pisemny egzamin papierowy obowiązuje w formule 2.17, czyli to jest egzamin dwuliterowy, a w formule 2.19 obowiązują egzaminy komputerowe, które tylko komputerowe, nie ma już egzaminu w formie papierowej. Czyli jest wybrany pisemny papierowy, jest wybrany termin. Przypomnę, że termin egzaminu to jest zarówno data, jak i konkretna godzina. Są tutaj 3 godziny, 10, 12, przykładowo 14. Wybrana jest godzina konkretna, konkretny dzień i wybieramy miejsce egzaminowania. Po wybraniu dodaj, oczywiście uruchamia nam się kolejne zakładki do uzupełnienia przy tworzeniu egzaminu. Tak, i teraz to jest wszystko to, co Państwo już znają. Natomiast pojawia się tutaj bardzo ciekawa nowość. To jest nowy przycisk, on jest już też opisany w instrukcjach, które pojawią się dzisiaj po południu na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To jest przycisk zmień termin. Proszę wybrać go, Pani Sylwio.
i nie ma już potrzeby kasowania egzaminu zaplanowanego, jeżeli tylko chodzi nam o zmianę terminu, czyli zmianę dnia i godziny tego egzaminu. Możemy to dowolnie ustawić. To wymienię zmienia i wymaga od nas wybrania ponownie sali. Po zmianach zapisujemy. Zobaczmy, jakby to wyglądało w przypadku egzaminu komputerowego w formule 3-literowej, czyli formuła 2.19. Tam jest taka nowość, że egzamin nie odbywa się w jeden dzień, tylko są 4 dni, w których ten egzamin się może rozpocząć. I każdego dnia można w 24 możliwych godzinach rozpocząć ten egzamin, poczynając od godziny 8, a kończywszy na godzinę 19.30. Czyli tutaj pani Sylwia wybrała dzień. I proszę zobaczyć, że w każdym dniu możemy zacząć od 8, planować egzamin, a nawet o 19.30. Przypominam, że mamy zarówno szkoły typu właśnie klasy, szkoły z internatami, szkoły przywięzienne, więc te godziny są dowolnie tutaj stosowane. Praktycznie rzecz biorąc, przez te dni, które możemy przeprowadzić egzamin, przeliczyliśmy, że każdy powinien przy pomocy właściwie jednej pracowni komputerowej, maksymalnie dwóch, wysycić wszystkich zdających i taki egzamin komputerowy przeprowadzić. Czy wybieramy dowolny termin. I tak samo działa przycisk zmień terminu. Możemy zmienić dzień, jak i zmienić godzinę egzaminu. Czyli mamy już omówioną łatwą zmianę terminu egzaminu zaplanowanego. Może przejdźmy z powrotem do egzaminu pisemnego papierowego, panie Sylwio. A przypomnę, że dyrektor szkoły może sobie planować te egzaminy, zanim przekaże te informacje do OKRE, może sobie dowolnie te egzaminy zmieniać, planować, aż nastąpi dzień, w którym muszę poinformować Okręgową Komisję Egzaminacyjną o tym, jak zaplanował sesję egzaminacyjną u siebie w szkole. I tutaj się pojawia taka bardzo ważna nowość, mianowicie adres dostawy. Taka zakładka, adres dostawy. Po wybraniu tej zakładki domyślnie ustawiony jest adres dostawy na ten sam adres i tak mówią przepisy, jaki jest adresem ośrodka egzaminacyjnego. Ale są szczególne przypadki logistyczne i życie jest niestety pełne przypadków różnych i trzeba podchodzić do tego elastycznie. Można zmienić ten adres. Nie jest to takie, że to w automacie jest, więc można to zmienić. Można ustawić nowy adres, podać miejscowość, kod pocztowy. To są dane do wysyłki dla arkuszy egzaminacyjnych i materiałów egzaminacyjnych w wersji papierowej, które wysyła Okręgowa i Centralna Komisja Egzaminacyjna. Podajemy numer telefonu do ośrodka, adres e-mail i wybieramy z listy osobę, która jest domyślnie upoważniona do odbioru materiałów egzaminacyjnych. Domyślnie w systemie Państwo mają już tak ustawione, że tam jest jedna osoba, jest to dyrektor szkoły. Zapiszmy te dane. Ale gdyby się okazało, przy czym przypominamy, że głównie powinien być to zawsze dyrektor szkoły, jeżeli on wysyła swoich wicedyrektorów w różne miejsca miasta po to, żeby odebrać te arkusze, bo czasami są takie sytuacje, to on osobno wydaje mu upoważnienia, żeby kurier wiedział, komu wydać te zaświadczenia. Ale może się zdarzyć, że możemy też imiennie już w systemie określić, do kogo paczka trafi. I wtedy pani Sylwia, jakbyśmy przeszli do edycji dowolnego innego pracownika szkoły, to w edycji takiego pracownika można zaznaczyć checkbox, że ta osoba także może być upoważniana do odbioru materiałów egzaminacyjnych. Czyli pojawia się nowa funkcjonalność, taki checkbox tutaj proszę zobaczyć, upoważnienie do odbioru arkuszy. Jeżeli ta osoba ma taki checkbox zaznaczona, to potem w zakładce adres dostawy można tą osobę także wybrać z listy. Oprócz dyrektora szkoły będzie ta osoba się też także tutaj pojawiała. Czyli rezygnujemy z tej funkcji, która była wcześniej w systemie, że podawało się
numery dokumentów tożsamości w odpowiednich miejscach, tylko tutaj będzie teraz to w sposób prosty rozwiązany. Teraz, jeżeli daliśmy jej taką opcję, to pojawia się również tutaj na liście do wyboru, tak jak mówiliśmy, tak jak mówił pan Darek. Tutaj była taka uwaga od Okręgowej Komisji w Poznaniu, że egzamin papierowy może być tylko o jednej godzinie, ale przypomnę, że mamy życie pełne różnych szczególnych przypadków, dostosowań, zgód indywidualnych i może się okazać, że jakaś konkretna szkoła w konkretnym przypadku widzi więcej niż jeden termin egzaminu papierowego z danej kwalifikacji. System jest elastyczny i pozwala to dowolnie planować. Standardowo rzeczywiście w dwóch literkach mamy egzamin papierowy na przykład o godzinie 10, egzamin komputerowy o 8 i o 10. Ale jeżeli mamy sytuację taką, że to jest zawód masowy i potrzebujemy kolejne zmiany, to możemy przygotować kolejne arkusze na jakieś inne godziny. Kolejnym naszym punktem będzie przedstawienie łatwiejszego wyboru egzaminatorów. Żeby to zrobić, proponuję zaplanować pierwszy egzamin praktyczny. Pani Sylwio, czyli dodamy nowy egzamin praktyczny typu wykonanie, bo egzaminatorzy są tylko przy wykonaniu. Wybieramy kwalifikacje. I pojawia się standardowo to, co już Państwo znają. Dzień, w którym może się taki egzamin odbyć i godzina, w którym się taki egzamin odbywa. Tak samo miejsce egzaminowania, czyli sala, w której się odbywa egzamin. Po dodaniu tego egzaminu znowu Państwo mają przycisk zmień termin, bo to jest uniwersalna funkcjonalność. I po wybraniu przycisku zmień termin, o właśnie, to jest pierwsza zakładka planowania egzaminu OE, po wybraniu przycisku zmień termin można wybrać zgodnie z harmonogramem sesji datę i godzinę egzaminu. Czyli to jest bardzo duże ułatwienie dla Państwa. Jeżeli nie wybierzemy godziny, aplikacja oczywiście pokazuje komunikat, że należy wybrać egzamin potwierdzony, na którą godzinę ten egzamin ma się odbyć. Gdyby nam się na przykład ręka omsknęła. Tak. Możemy sobie sprawdzić, i tutaj to jest nowa zakładka, taka zakładka, która Państwu pozwoli zobrazować, jak wygląda skala dostępności egzaminatorów w poszczególne dni. To się nazywa dostępność egzaminatorów. Jeszcze nie musimy wybierać egzaminatora, ale możemy taką wybrać zakładkę. Pojawia się cały harmonogram sesji. Przyciski białe to są te przyciski, w których egzaminy się mogą z danej kwalifikacji odbywać, a przycisk biały z wytłuszczoną datą to jest ten dzień, w którym Państwo próbują zaplanować egzamin. Jeżeli wybierzemy taki przycisk, pojawiają się informacje o tym, jacy egzaminatorzy są dostępni w ten dzień, i oni są posortowani, ci egzaminatorzy, według specjalnego algorytmu do 50 km i od 50 km. Czyli ci, którzy są blisko szkoły i którzy są do tej szkoły dalej. Zieloni to są ci, którzy mogą w te dni egzaminować. Na biało są egzaminatorzy, którzy w ten konkretny dzień wybrany z kalendarza nie ustalili, że będą dostępni. Czyli klikając na każdy dzień niezależnie widać, jak coś to elegancko tutaj zmienia. Oprócz tego przy każdym egzaminatorze mają Państwo szczegóły. I mogą sobie Państwo każdego egzaminatora zobaczyć od razu per cała sesja egzaminacyjna, w jaki on dzień może, w jaki on dzień nie może do egzaminu przystąpić, czy uczestniczyć w egzaminie. Przejdźmy do zakładki egzaminatorzy i spróbujmy dodać egzaminatora. I tu jest pewna nowość, która Państwu powinna ułatwić planowanie. Mianowicie widać tu wszystkich egzaminatorów, którzy złożyli dostępność, z wyjątkiem oczywiście tych egzaminatorów, którzy zgodnie z danymi przepisami nie mogą się na tej liście pojawić. To są ci egzaminatorzy, którzy egzaminowali u Państwa zdających, czyli byli uczestniczyli w egzaminie w poprzedniej sesji, licząc jakby cały rok kalendarzowy w tył. Czyli ponieważ chodzi nam o pewną transparentność i żeby nie było tam, żeby wszystko było jasne, to egzaminator, który u Państwa w poprzedniej sesji egzaminował, nie powinien się na tej liście pojawić i się nie pojawi. Oczywiście pracownicy okręgowej w sytuacjach awaryjnych, krytycznych, kiedy by brakowało egzaminatorów, mogą tą listę tutaj rozwinąć. Tutaj już widać egzaminatorów, którzy się pojawili na czerwono. Co to oznacza? Że ci egzaminatorzy w
tym konkretnym dniu, którzy Państwo planują egzamin, są już zaplanowani w innej szkole. Czyli Państwo widzą wszystkich egzaminatorów do 50 km i od 50 km, ale widać, że już na czerwono, że mamy egzaminatora, który w połowie lub w całości dnia jest w innej szkole. Po co to jest tak wyświetlone? W szczególnych przypadkach może się okazać, że jeżeli egzaminator szkoły są obok siebie dosyć blisko i na godzinę na przykład 9 na egzamin, czy na godzinę 16 jest egzaminator w jednej szkole, a na przykład na godzinę 9 ma wolny termin i ta szkoła jest dosyć blisko. Jeżeli Państwo się dogadają z egzaminatorem, to jest możliwe, że on może być w ciągu jednego dnia. To są rzadkie sytuacje, ale w szczególnych przypadkach może egzaminator w jednym dniu być zarówno w szkole A, jak i w szkole B, jeżeli ma czas i możliwości, żeby logistycznie to obsłużyć, czyli dojechać tam do tych szkół. Natomiast na biało to są ci egzaminatorzy, którzy jeszcze w tym dniu nie mają zaplanowanego żadnego egzaminu. No proszę Pani Sylwia, niech Pani wybierze jakiegoś egzaminatora. I ten egzaminator został dodany. Oczywiście on już dostaje powiadomienie na komórkę i e-mail, że Państwo zaplanowali, że chcą go użyć na egzaminie u siebie w szkole. On musi to oczywiście potwierdzić u siebie na koncie, że się zgadza. Co by się stało, kiedybyśmy zmienili termin egzaminu? Pani Sylwia teraz tutaj wybierze, zmień termin egzaminu. Termin egzaminu możemy zmienić, ale pojawi się taka informacja, że dajmy zapisz, tak chyba, ile pani, to czy już pani zmienia, bo ten egzaminator, jak tam był wybrany, o właśnie, tutaj jest informacja, tak, że dokonano zmiany w terminie egzaminu, zostaną wykonane takie akcje, nastąpi usunięcie przepisanych egzaminatorów. Egzaminatorzy automatycznie z dnia na dzień nie przechodzą na egzaminy, bo trzeba rozwiązywać szereg różnych konfliktów logistycznych, zdający przechodzą, zespoły przechodzą, asystenci techniczni przychodzą, wszystkie takie elementy przychodzą, natomiast egzaminator trzeba się z nim umówić na nowy termin na nowo. Czyli automatycznie jest odłączany i będzie trzeba podłączyć nowego egzaminatora. Ale tak, to jest ogromne ułatwienie dla Państwa jako dyrektorów szkół w przypadku planowania tego egzaminu. Dobrze, czy mamy kwestię związaną, omówioną z łatwym wyborem i przeglądaniem egzaminatorów? Nie wiem, z jakiej kwalifikacji braliśmy Pani Sylwię egzamin. Czy to jest ten egzamin, gdzie możemy doprecyzować stanowisko egzaminacyjne? Tak, można. Tylko musimy dodać zdających. Tak, proszę dodać zdających. Mamy specyficzne kwalifikacje, jest ich kilka, więc ta informacja akurat na tym webinarium będzie dotyczyła pewnej wąskiej grupy na razie osób, ale za chwilę będzie dotyczyła wszystkich, jeżeli chodzi o trzy literki kwalifikacji jawne. Mianowicie ze względu na specyfikę kształcenia, no i jej koszty. Miejsca egzaminowania niektóre, które trzeba przygotować, są specyficzne. Na przykład ktoś ma frezarki o określonej liczbie, ktoś ma tokarki w określonej liczbie, ktoś ma wyrobiska górnicze jednego typu, drugiego, trzeciego. Ktoś ma maszyny drukarskie typu offsetowe albo flex. Ktoś ma jakieś specyficzne silniki do rzutowców bojowych FE albo MIG. Więc my takie rzeczy też potrafimy uwzględnić. Jeżeli Okręgowa Komisja Centralna Komisja Egzaminacyjna podjęła decyzję, że szkoła musi doprecyzować, jakie stanowiska egzaminacyjne jest wyposażona, to tutaj pojawia się nowa funkcjonalność. To się automatycznie ustawia tylko wtedy, jeżeli Okręgowa Komisja zdecydowała, że szkoła się musi wyspowiadać, czy ma frezarki, czy ma tokarki. No i tutaj zobaczmy. Mamy listę stanowisk egzaminacyjnych i przy takim stanowisku na liście rozwijanej możemy wybrać już właściwą pozycję. Na przykład tokarka, ale równie dobrze możemy, nie wiem, czy możemy to zamienić na frezarkę. Możemy. Wszędzie. Okej, bo chodzi o to, że te stanowiska mają być jednorodne. Zapisujemy. To, że jest osoba przy takim stanowisku wymieniona z imienia, nazwiska i PESEL, są fikcyjne imiona, nazwiska, fikcyjne PESEL, to nie ma znaczenia, dlatego że system jest elastyczny i sposób całkowicie automatyczny potem na egzaminie dopasuje właściwe karty egzaminacyjne pod zdających i pod właściwe numery stanowisk. Tu mam jakieś pytanie od pana Dominika z Krakowa. Czy podczas usunięcia egzaminatora zostaje powiadomienie, że został on usunięty, bo OKE zmienia termin?
To jest bardzo dobre pytanie, które wydaje mi się, że chyba powiadamiamy egzaminatora, że on nie jest na egzaminie, ale to na koniec webinarium pan Bartek mi tutaj sprawdzi, czy takie powiadomienie w systemie się pojawia. Rzeczywiście to jest ważna kwestia, że jak coś ustaliśmy z egzaminatorem, a potem jak zmieniamy termin, ten egzaminator jest wolny, żeby nie jechał w ciemno, no, upewnię się dokładnie, logika podpowiada, że takie powiadomienie na pewno i końcowy harmonogram i umowa z egzaminatorem, która podpisuje Okręgowa Komisja, no tam są ostateczne terminy, tak? Bo jesteśmy cały czas na etapie planowania i że to jest płynne i może się dowolnie zmieniać. No przejdźmy w takim wypadku do kwalifikacji trójliterowych. Chciałbym, żeby pani zaplanowała egzamin z kwalifikacji trójliterowej, gdzie zadania są jawne. No i przypomnę, jaka jest procedura dla wszystkich państwa. Jest duża zmiana, jeżeli chodzi o sposób organizowania egzaminu z podstawy programowej trójliterowej. Mianowicie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza, które w tym roku kwalifikacje to są kwalifikacje, gdzie zadania są jawne i ogólnie dostępne już długo, długo przed egzaminem. Czyli jest lista kwalifikacji w specjalnym komunikacie. W kolejnym komunikacie jest informacja o tym, ile zadań będzie z tej kwalifikacji jawnych na stronie i jakie to będą zadania, ale bez ich numeracji, tylko co do treści jest informacja i co do liczby zadań. I to, co powinien zrobić dyrektor szkoły podczas planowania egzaminu, dla niego jest ważna informacja, ile tych zadań będzie na egzaminie z tych jawnych, czyli na przykład 2, 3, 4, 5, może 6 do wyboru, to nie będą zbyt wielkie liczby na początku, oraz musi zaplanować na konkretnym egzaminie, a przypomnę, że egzamin to jest miejsce egzaminowania i termin, czyli data i godzina, jakie zadanie z ponumerowanych tych zadań, hipotetycznie o zadania 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, alfa, beta, gamma, które z tych zadań, w której sali planuje na egzaminie. Przy czym on nie wie, że zadanie pierwsze, które to jest zadanie. To się dowie za chwilę w innym miejscu, państwu powiem i kiedy ta informacja będzie dla dyrektora dostępna. Czyli jeżeli doda zdających do egzaminu, na liście musi wybrać, które zadanie to będzie jego zdaniem. Czyli na przykład zadanie G. Mamy A, B, C, D, E, F, G. To jest zadanie szóste. Może być też zadanie 6, zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3. Przy czym to nie ma żadnego związku z publikacją kolejności zadań na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje na stronie 4 zadania, ich treści to są same treści, a nie arkusze, przypomnę, to możemy sobie je oznaczyć symbolicznie jako zadanie A, B, C, D, raz, dwa, trzy, cztery, alfa, beta, gamma, delta. I rolą dyrektora szkoły jest równomierne zaplanowanie, rozłożenie tych egzaminów, tych zadań per egzamin. Czyli jeżeli ktoś planuje na przykład 7 egzaminów zaplanować dla swoich zdających z kwalifikacji, gdzie zadania są jawne, to może to zrobić w ten sposób, 7 egzaminów. Najprostsza metoda jest taka, to może być 7 dni po jednym egzaminie dziennie, ale jak ma dwie sale, to będą 4 dni, przy czym przez 3 dni będą 2 egzaminy, a 4 dnia będzie jeden egzamin. Najprościej sobie ułożyć egzamin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w tabelce przemysłowej w Excelu o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pod spodem. To jest też opisane w instrukcji, która jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, się dzisiaj pojawi. A obok napisać zadanie, egzamin pierwszy, zadanie A, egzamin drugi, zadanie B, egzamin trzeci, zadanie C, egzamin czwarty, zadanie A, egzamin piąty, zadanie B, egzamin szósty, zadanie C, egzamin siódmy, zadanie A. Czyli po prostu po kolei lecimy takie skojarzenie. I teraz dopiero 14 dni przed egzaminem dyrektor szkoły się dowie, że zdanie A to jest konkretny taki arkusz z takimi wskazaniami do wykonania, który musi wydrukować w szkole i przygotować stanowiska pracy. Zadanie B to jest taki konkretny arkusz i przypomnę, że to nie jest po kolei tak jak na stronie, tylko dopiero z systemu 14 dni przed egzaminem wyciągnie informacje, które zadanie o jakim symbolu, zadanie 1 A, B, alfa, beta, gamma, to jest które zadanie on dostanie arkusz w takim formacie, jak ma wydrukować i dopiero przygotuje te stanowiska. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji takiej, że on sobie przez całą sesję, przez 7 dni zaplanuje zadanie pierwsze. My sprawdzimy to rozłożenie równomierności, czy per egzamin są zadania złożone równomiernie. No i przypomnę, że na danym egzaminie, gdzie jest 6 zdających, ma być jedno zadanie, czyli na przykład tylko zadanie A, albo tylko zadanie B, albo tylko zadanie C. To już dyrektor sobie sam ustali, to jest jego rola. My tylko sprawdzimy, czy rozkład jest równomierny. A jak on to zrobi? Czy zacznie od zadania C, czy od zadania gamma, czy od zadania delta, czy od zadania czwartego, czy od trzeciego?
Ważne, żeby to wśród egzaminów, czy de facto potem wśród zdających, to się równomiernie i proporcjonalnie rozłożyło. Zobaczmy tutaj na plan prezentacji. Aha, no to właściwie chyba wszystko. Czyli przypomnę, nowa funkcjonalność to zmień termin egzaminu. W dowolnym momencie Państwo mogą zmieniać termin egzaminu i system nie wymaga wtedy usuwania tego egzaminu i dodawania go na nowo, tylko wystarczy zmienić termin. Nowy sposób dostępności egzaminatorów i wyboru egzaminatorów. Państwo widzą, który egzaminator jest blisko, który egzaminator jest zajęty. Jeszcze taka ciekawostka, weźmy proszę zakładki egzaminatorze. To jest taki słynny przycisk złóż wniosek o egzaminatora. Proszę zobaczyć, że on jest na szaro, ten przycisk. I domyślnie ten przycisk był zawsze kiedyś włączony. Teraz ten przycisk będzie aktywny dopiero na kilka dni przed zakończeniem planowania sesji. Jeżeli już naprawdę szkoły nie będą mogły znaleźć egzaminatorów, ten przycisk się uaktywni automatycznie i będzie można złożyć wniosek o egzaminatora. Domyślnie nie tolerujemy takiej sytuacji, że dyrektor szkoły nie ponosi żadnego wysiłku, tylko mówi, składam wniosek, niech sobie okiem i tutaj zaplanuje jakiegoś egzaminatora. No tak się nie bawimy. Ten przycisk jest domyślnie wyłączony, on się uaktywni dopiero w sytuacji krytycznej, kiedy rzeczywiście dyrektor szkoły nie będzie mógł wybrać żadnego egzaminatora. Czyli tak, zmień termin, łatwy sposób wyboru egzaminatora, adres dostawy, domyślnie przypominamy, że powinien być to dyrektor szkoły. W sytuacjach trudnych logistycznie można wybrać inną osobę, jeżeli która ma odebrać arkusze, oraz wybrać inny adres dostarczenia arkuszy. Sytuacje są przedziwne, elastyczne, życie jest bardzo bogate i pozwalamy to w systemie teraz zmieniać w sposób dowolny. Tu mam informację od pana Bartka. A, już mam informację. Tak, powiadomienie będzie wysyłane do egzaminatorów, że ten termin jest anulowany. Tutaj będzie taka informacja do egzaminatorów wysyłana. Czyli tutaj pana Dominika uspokajam, że egzaminator będzie zawsze na bieżąco, jeżeli chodzi z tym, co się dzieje przy planowaniu egzaminów. I przypomnę, że egzaminatorzy po zalogowaniu do systemu zawsze widzą bieżący przydział zadań. Tak samo dyrektor szkoły zawsze ma taki przycisk, gdzie ma cały pełny harmonogram sesji. I przypomnę, żeby dyrektor szkoły zadbał o to, żeby zdający miał poprawnie podany numer komórki oraz poprawnie podany adres e-mail. To jest idealna sytuacja. No, patrzymy na ta młodzież, rzeczywiście w 99% ma te telefony komórkowe i e-maile, przy czym bardziej wiarygodny dla nas jest telefon komórkowy ze względu na przepisy, które mówią, kto może telefonów komórkowych w Polsce używać. I my takie powiadomienia w automacie będziemy wysyłać do zdających, jak już sesja będzie totalnie zakończona, w sensie planowanie, potwierdzone wszystko, wszystko przygotowane, zdający dostaną niezależną informację o tym, w jaki dzień, gdzie mają się zdawić na egzaminie, o której godzinie. Takie powiadomienia też system PKZ do Państwa wyśle. No, jeżeli są jakieś pytania na czacie, to chętnie odpowiemy, ale widzę, że tutaj mam osobny kanał komunikacji. Widzę, że chyba nie ma pytań. Czy Pani Sylwo, widzi Pani jakieś pytania, bo Pan, Panie Bartku? Jest jakieś pytanie. Zaraz ja sobie też tutaj zobaczę. Jakie jest przypisanie zadań do MG11? MG11 to pan Andrzej Pasiut z Jaworzna, tylko jakby pan mógł mi jeszcze przypomnieć, czy to jest ta kwalifikacja z wyrobiskami, wyrobisko 1, 2, 3, czy jakaś inna? To mam 15 okienek. Czyli jeżeli są kwalifikacje, w której trzeba wybrać stanowiska, to nawet jeżeli się okaże, że ktoś zaplanował w ten sposób, że ma to na jakiejś dużej hali, nazwa sobie tam dużą halę na przykład, dużą halę, na której ma 3 tokarki i 3 frezarki, ale formalnie będą się tam odbywały 2 egzaminy, to też coś takiego pozwalamy w systemie zaplanować. Aczkolwiek oczywiście lepiej, żeby każde miejsce egzaminowania to była osobna
osobna rzecz. A sobie tutaj jeszcze sprawdzę dokładnie z tym zawodem, z tą kwalifikacją. A, no dobrze, to jak ja mówię, eksploatacja złóż podziemnych. Tutaj pan poseł będą do wyboru typy tych wyrobisk, czyli tam, czy typy złóż, dokładnie tak, jak planuje to Centralna z Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jak tam trzeba będzie napisać coś nietypowego, coś specyficznego, co jest do wyboru tylko w konkretnych ośrodkach egzaminacyjnych, to się też automatycznie tam pojawi. To jest już, my mamy tu pełną elastyczność, możemy to nazwać dowolnie. Czyli ktoś może na przykład mieć wyrobisko 1, wyrobisko 2, wyrobisko 3, a może się okazać, że jakiś ośrodek egzaminacyjny, te wyrobisko 1 ma jeszcze jakąś podfunkcję, wyrobisko 1A, wyrobisko 1B. My to wszystko tutaj w systemie ustawimy przed egzaminem, żeby dyrektor szkoły mógł sobie to wybrać w sposób całkowicie elastyczny, dowolny i zgodny z rzeczywistą sytuacją, jaka jest w ośrodku egzaminacyjnym. A myślę, że tutaj udzieliłem odpowiedzi, bo rozumiem, że pokazywałem tylko frezarkę i tokarkę, ale oczywiście na tym drugim webinarium na konkretną godzinę to dodamy jeszcze tam wyrobisko 1, wyrobisko 2, wyrobisko 3 do kwalifikacji MG11. To przykład może będzie taki bardziej edukacyjny. Ale nie ma już dla nas znaczenia. Kwalifikacja, jeżeli ma nietypowe stanowisko, to my w systemie to pokażemy dyrektorowi szkoły. Mało tego, on nie prześle egzaminu do okręgowej, jeżeli się nie wyspowiada, jakie to stanowisko jest. Czy to jest frezarka, czy to jest tokarka, czy to jest to wyrobisko, czy też offset, flex w przypadku drukarni. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? To do pana Bartka, który moderuje czat. Nie widać żadnego pytania bieżącego, nowego. No to ja państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mamy. A jeszcze mamy teraz jeszcze właśnie, dobrze. W tej sekundzie wpadło. Teraz wszyscy nerwowo piszą pytania na czacie. Do którego momentu OE może zmieniać sobie datę i godzinę egzaminu? Czy jest na to jakiś tak zwany deadline? Znaczy, no tak, do czasu przekazania, bo przypomnę, że szkoła planuje to jakby dwuetapowo. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, pani Sylwia, ale raczej nie. Mianowicie szkoła na początku planuje, przypomnę, u siebie egzaminy, cały harmonogram. OKE to wszystko widzi w czasie rzeczywistym, co się tam dzieje. Natomiast jak przekażę tą informację do okręgowej, przekaż, to jakby panuje nad harmonogramem już okręgowa komisja. Rozumiem, że pytanie brzmi tak, czy jak przekazałem to do OKE, to mogę zmienić termin. Rozumiem, że OKE musi cofnąć to do szkoły, żeby szkoła zmieniła termin tego egzaminu. Dobrze myślę, pani Sylwio? No tak, jeżeli jest jeszcze nieprzekazany egzamin, to jak najbardziej można ten termin zmienić. Tak, a pracownik okręgowej, jeżeli szkoła po prostu ma tam też komunikację, przypomnę się pokazać, że ta szkoła chce zmienić po tym, jak już cały harmonogram przekazała do okręgowej, to pracownik okręgowej cofa na chwilę ten egzamin do szkoły i szkoła wybiera zmień termin i zmienia sobie termin egzaminu. To jest bardzo duże ułatwienie, bo wcześniej mieliśmy tak, że szkoła musiała ten egzamin sobie usunąć i zaplanować na nowo. No teraz zyskuje te ekstra 4 minuty, że za pomocą jednego przycisku to wykona. No i przypomnę, że mamy terminy planowania sesji. Zaczynamy planować sesję w szkołach od 27 marca 2020 roku, jeżeli chodzi o sesję lato 2020. Mamy taką sytuację w kraju dosyć nietypową, gdzie wszystkie tam terminy się trochę przesuwają, ale myślę, że państwo doskonale ogarną ten egzamin. Jeżeli chodzi o pisemne, to jest błyskawiczne planowanie, dokumentacja też błyskawiczne. Jeżeli chodzi o wykonanie, nasi egzaminatorzy, mamy statystykę, wszyscy są gotowi i są przygotowani do tego, zgłosili swoje dostępności, zresztą było widać tam tych egzaminatorów. W związku z tym wykonanie też powinni państwo dosyć szybko zaplanować, a nowa elastyczność i funkcjonalność wyboru tych egzaminatorów pozwoli państwu na wiele szybszy wybór i komunikację z tymi egzaminatorami. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Tak. W kwestii terminów, jaki cel ma 7 dni pomiędzy końcem terminu planowania a przesyłania do OKE? Zakładam, że te 7 dni OE i tak już nic nie może zmienić. Rozumiem. To są, zasada jest taka.
To są terminy dyscyplinujące. Trzeba pamiętać, że ludzie pracują, czy dyrektorzy szkół, czy wszyscy pracują, zazwyczaj zawsze czekają do jakiejś tam ostatniej chwili. My mamy takie dwa terminy dyscyplinujące. Mianowicie jeden termin dyscyplinujący, który ostrzega dyrektora szkoły, że w ogóle się nie wziął za planowanie i dobrze by było, żeby zaczął to planować, bo terminy gonią. To jest ten termin, kiedy dyrektor wewnątrz szkoły musi zaplanować egzamin. I teraz proszę pamiętać o tym, że zgodnie z procedurami planowanie w szkole i informowanie zdających o tym, jak dyrektor zaplanował egzamin, to jest jeden proces, a informowanie okręgowej o tym, jak dyrektor zaplanował te egzaminy, to jest drugi proces, tak? Czyli i teraz planowanie w szkole musi się odbyć znacznie wcześniej za jakimiś uzgodnieniami, to mamy jeden termin zgodnie z procedurami, potem mamy jakieś możliwości poprawki i drugi termin, do którego szkoła musi wysłać to do okręgowej. Teraz dwa terminy są jeszcze z jednego powodu. Jeżeli szkoła nie potrafi zaplanować egzaminu do właściwego terminu tego pierwszego, to my w systemie od razu widzimy, jaka to jest skala i gdzie brakuje planowania i z jakiego powodu. I mamy czas na to, żeby pomóc szkołom. Możemy takie raporty wygenerować, gdzie brakuje egzaminatorów, gdzie, w jakie dni egzaminatorzy nie chcą egzaminować. Na przykład ktoś nie lubi poniedziałku, albo ktoś nie lubi piątku, albo soboty. I takie rzeczy możemy zrobić. I mamy mechanizmy dyscyplinujące, Okręgowa Komisja, jak i Centralna Komisja Egzaminacyjna, które mogą wpłynąć na to, że możemy terminy zmieniać. Możemy dodać jakiś ekstra termin w sesji, jakby się okazało, że trzeba to zrobić na wniosek dyrektora szkoły. Jesteśmy bardzo tutaj elastyczni. Te dwa terminy są po to, że w pierwszym terminie powinno się wszystko udać szkołom zaplanować i od razu właściwie przesłać do OKE, ale kiedy ktoś miałby jakieś bolączki z tym planowaniem, to mamy bufor, kiedy Okręgowa Komisja może dokonywać poprawek, modyfikować te zmiany, pomagać szkole na wniosek szkoły, wyznaczać egzaminatora, gdyby były kłopoty z planowaniem. Dlatego mamy takie dwa terminy graniczne. Jeden, kiedy w szkole się musi zakończyć, a drugi, kiedy trzeba to wysłać do OKE, bo pamiętamy, że mamy jeszcze zamówienia publiczne związane z wysyłką arkuszy egzaminacyjnych, z drukowaniem tych arkuszy egzaminacyjnych, to trzeba wszystko w czasie zgrać, prawda? Są pewne bufory, pewne daty przestrzeni bezpieczeństwa, ale musimy też jako Okręgowa i Centralna Komisja Egzaminacyjna zdążyć to Państwu wszystko zapakować, wysłać, wydrukować i to nie jest taki hop-siup, jak się okaże, że to ma prawie 300 kwalifikacji, a w tej sesji mamy 190 tysięcy osób do egzaminów, czyli ponad prawie 100 tysięcy osób zdaje do egzaminu, jeżeli chodzi o dwie literki i trzy literki, tak, nie pomijając jeszcze jedną literkę. Więc to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, a pieniądze publiczne musimy wydawać zgodnie z przepisami, czyli trzeba na to wszystko organizować przetargi i trzymać się terminów. I my musimy się trzymać tych terminów i musimy zdyscyplinować wszystkich, żeby się też terminów piętro niżej trzymali. To dotyczy wszystkich, od dyrektorów szkół, po egzaminatorów, firmy kurierskie, firmy drukujące. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Myślę, że to wyczerpujące a propos tych dwóch terminów. To jest taki bufor, że są dwa terminy. No, nowych tematów na czacie nie mamy. Dobrze, to ja bardzo ślicznie Państwu dziękuję takim za uwagę. Będzie jeszcze drugie webinarium o kolejnej godzinie. Będzie pewnie już bogatsze o doświadczenia z pierwszego webinarium. Widzę, że uczestniczy prawie 50 osób w seminarium. No to cóż, do usłyszenia na kolejnym terminie seminarium, a nie egzaminu czy webinarium. Dziękujemy. I te webinaria będą opublikowane także na stronie internetowej. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia.